Witam serdecznie. Dzisiaj zwiedzimy sobie taki typowo zimowy port we Władysławowie. Minus 20 stopni w nocy było, teraz jest około minus 10. Zapraszam na film. Lodowe, które widzimy tutaj na przybitkach, są naprawdę niewielkich rozmiarów. Takie większe jednostki radzą sobie z nimi w zasadzie bez większych problemów. Te nieco mniejsze czasami muszą poczekać, aż jakaś nieco większa przetrze im szlak, z tego względu, że budowa śruby okrętowej jest na tyle delikatna, że mogłaby po prostu się zepsuć, mieląc te większe kry lodowe. Niemniej jednak ostatnia taka sytuacja, gdzie te duże jednostki miały ciężko i nie mogły sobie poradzić z tym lodem zalegającym w porcie, miała miejsce około 2010 roku. Wówczas parę jednostek tylko wypłynęło. Wypłynęły te najbardziej dzielne, największe jednostki, przecierając niejako szlak wszystkim innym, aczkolwiek większość jednostek wtedy w porcie po prostu została, bo te warunki były naprawdę mega ekstremalne i tu nie mówimy tylko o tym, żeby się wydostać z portu, bo to jest jedno, ale rybacy muszą sobie radzić w jakiś sposób z tym lodem, który obrasta ich jednostki nawet na morzu.